Borderline to zaburzenie osobowości z pogranicza, temat trudny zarówno dla bliskich, jak i dla samego chorego. Dziś opowiem o 9 cechach charakterystycznych dla tego zaburzenia. Dowiesz się także, dlaczego częściej diagnozowane jest ono u kobiet i jakie kroki warto podjąć, jeśli podejrzewasz borderline u siebie lub kogoś z bliskich. W dzisiejszej animacji współpracuję z partnerem merytorycznym Polskim Uniwersytetem Wirtualnym PUF.pl, który umożliwia naukę w modelu online. Dzięki temu osoby zajęte, takie jak świeżo upieczeni rodzice, zapracowani profesjonaliści czy trenerzy, mogą zdobyć dyplom licencjata i studiować psychologię, ekonomię czy zarządzanie. Zapraszam do poznania 9 symptomów osoby z borderline. Pamiętaj jednak, że materiały dostępne online mogą jedynie zasugerować możliwe zaburzenia, ale nie mogą ich zdiagnozować. W analizie symptomów możesz nagle poczuć, że to cały ty, ale nie zapominaj, że takie przypuszczenia bywają zwodnicze jak czytanie o objawach różnych chorób w internecie. Dlatego, jeśli dostrzegasz u siebie 5 lub więcej z wymienionych cech, udaj się do specjalisty. Borderline to poważne zaburzenie, które zwykle wymaga dokładnej diagnozy i indywidualnych konsultacji. Pierwszą cechą charakterystyczną jest irracjonalny lęk przed opuszczeniem. To uczucie wykracza daleko poza stres, który każdy może odczuwać. Na przykład, jeśli partner spóźnia się po pracy lub wyjeżdża na weekend bez osoby z borderline, jej lęk może prowadzić do działań takich jak wielokrotne dzwonienie, pisanie wielu wiadomości, płacz, prośby, a nawet zamykanie drzwi na klucz, by powstrzymać osobę przed wyjściem. Osoba zdrowa może to uznać za manipulację czy przemoc, ale dla osoby z borderline jest to próba ukojenia irracjonalnego lęku. Drugą cechą jest niestabilność związków intensywne, krótkotrwałe relacje, które zaczynają się gwałtownym zakochaniem, ale równie szybko kończą się konfliktem. Takie relacje są często przepełnione kontrastowymi emocjami, miłością i nienawiścią, które mogą zmieniać się nawet w ciągu jednego dnia. Partner w takiej relacji może czuć się zagubiony, zaczynając wątpić we własne osądy, a osoba z borderline, często nieświadoma swoich działań, potrafi przeplatać skrajne uczucia. Kolejną cechą jest zmienność samooceny i brak wyraźnej tożsamości. Osoba z borderline może raz czuć się pewna siebie, a chwilę później nie mieć wiary we własne siły. Przez to często poszukuje nowych zainteresowań, subkultur, a nawet zmienia styl czy tożsamość seksualną, próbując wypełnić pustkę. Czwartą cechą jest autodestrukcyjne zachowanie, niebezpieczne kontakty, alkohol, hazard czy impulsywne zakupy, które z czasem mogą prowadzić do problemów finansowych czy zdrowotnych. To właśnie przez tę impulsywność borderline jest częściej diagnozowane u kobiet niż u mężczyzn, co wynika również ze stereotypów płciowych. Piąta cecha to okaleczenia. Osoby z borderline często podejmują próby samookaleczenia nie tyle jako wyraz chęci śmierci, ile jako sposób na zwrócenie uwagi lub zapustki. Czasami zachowanie takie ma na celu skłonienie bliskich do reakcji i pokazanie im, jak bardzo im zależy. Szósta cecha to emocjonalna huśtawka, silne reakcje emocjonalne, które zmieniają się w ciągu godziny. Borderline łatwo myli się z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, ale różni się od niego brakiem długotrwałych epizodów maniakalnych czy depresyjnych. Zrozumienie tych cech jest krokiem w stronę empatii, ale diagnoza wymaga specjalistycznej oceny. Warto pamiętać, że osoby z borderline mogą nauczyć się zarządzać swoimi emocjami i budować stabilne relacje dzięki terapii.